Moi świetni subskrybenci, ja bardzo lubię moich subskrybentów. To będzie One Man Army. Bierzemy wszystko oprócz rodziny. Dobra. Dobra, weźmy sobie tu robotę. No. Anonim przekazuje 25 zł. No trzeba liczyć siły na zamiary i obawiam się, że wojnę na donatę z ATM bym spokojnie przegrał, uśmiechnięta buźka. No, no widzisz ATM, nawet dostałeś informację od Anonima. Dziękuję ci bardzo, Anonim, ogólnie za donatecika. Piąteczka dla ciebie, bardzo mi miło. Dałoby się znaleźć tego, kłódkę. O, jest i kłódka. Bo bez kłódki, no byśmy za dużo tutaj nie zrobili. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze. Weźmy te zupy. O, zdążyłem ledwo. Ale dziękuję ci, Anonim. No i świetnie, mamy chyba wszystko. Dosłownie mam wszystko. Nie, oprócz poradnika małego skauta i kart. To nie jest harmoniki, ale no. Mam wrażenie, że od miesiąca AB ma większe donety niż Bloody. Kwestia, że Bloody mało streamuje. Ostatnio mam wrażenie po prostu. No wow, nie! No przecież to jest żart! Nie wytrzymam! Wow! Jeden dzień i oszalał. Świetnie. Nie mam pytań. Powodzenia, Ted. Nie z gory. To przyniósł, stracił kłódkę, dwie wody przyniósł i nic więcej. Świetnie. Dobra, dajmy mu po prostu rzeczy i może wróci do zdrowia czy coś. Trzęsienie ziemi. A mogę mu maskę dać, czemu ja mu maski nie dałem? No nie no, nie szaleje zawsze, gdy jest sam. Masz jedzenie i wodę. Baw się dobrze. Zapukał do drzwi, otworzyliśmy je. Mieliśmy walizkę. Dobra, otwórz, co może się złego stać. Najwyżej cię wyleczymy. No i tak już jesteś chory. Nic nie było. Trochę nam niedobrze. A, po prostu dostał chorobę, którą już miał. Więc nic takiego się nie stało. Użyjmy broni. Moi widzowie nienawidzą Bloody'ego. A to tak wiem, no to taki jest po prostu, kurczę. Już się zrobił taki trend nielubienia Bloody'ego przez Among'a. O, dwie wody. Już jakieś baby, kurde, przyszły. Nas okraść z bunkra. W ekipie Among Us, tej Bloody jesteście streamerami, a reszta to widzowie. Połowa to są osoby, które, które stworzyliśmy kiedyś po prostu ekipę z Gaborem. To była ekipa typowo do SL-a, do grania w SL-a i po prostu do robienia nagrywek. No i...
Rajcie. No i po prostu to właśnie kilka osób właśnie zostało z tej ekipy takiej już dwuletniej, nawet trzyletniej. A połowa no to właśnie to są widzowie. A czy w sensie bardziej zaufani subskrybenci, może tak. Nie w najlepszej formie. Dobra, no, możemy się dogadać z rządem. Dobra. Nie no, ja tam po prostu brałem takie osoby, które po prostu wiem, że są spoko do takiego contentu. Ale po prostu potrzebowaliśmy bardzo osób. O, zdobyliśmy się kierę, ten wyzdrowiał, koksuwa. Dobra, weźmy walizkę. Dałaby się kłódka, bo tak to nie jesteśmy w stanie wyjść na wyprawę. Zaczęliśmy walizkę. Coś potrzebujesz, Ted? Niczego nie potrzebujesz. Dobra. Nie no, amunicję, to nie dają mi nic. A ten dobrze, dobrze słucha po prostu. Kurde, nic ciekawego. Znaczy, no możemy warcaby wymienić, bo paradnik mojego skauta się opłaca. No nie wiem, czy będziemy robić kiedyś nabór. Raczej wątpię. Jeśli już, no to rzeczywiście będziemy brali typowo zaufanych po prostu osoby. Bo ja na przykład Destra wziąłem, bo Destro jest ogarnięty, Destro jest spoko. Grał ze mną bardzo długo w DBD i przyjemnie się z nim rozmawiało, no dlatego go też wziąłem. Legion też jest streamerem, też sobie streamuje wieczorami, jak sobie wraca z pracy. Dobra, wyślijmy teda. Lunę tak bardziej wziąłem po znajomości. Nie wiem, co ja. Część to jest po prostu taki, jak przypadkowo po prostu. Witaj, Rose. Ten jest w bardzo dobrej formie. No ale kurde, no nie mam tej kłódki. A dobra, tam otwórz ten safe. Próbowałem w to wygrać ostatnio. No, ja już wygrałem dwa razy w ciągu dwóch dni. Za ile moc? No ja ten, nawet ty nie jesteś w stanie tego otrzymać. Dobra. Idź, Ted. Cześć, Drayson, hejka. Vipek. Nie rozdaję tak o vipków. Dawno w ogóle vipów nie dawałem nikomu. Jakoś po prostu tak... Nie czułem potrzeby dawania vipów. Ale jest kilka osób, które mogą rzeczywiście dostać vipa i myślę, że w najbliższym czasie w sumie zbiorę się i podaję ludziom niektórym vipa. Chyba są bardzo ogromne i robimy się coraz bardziej zdesperowani. Nie no dobra, no niech Ted nie idzie, no bez przesady. Par Seconds chyba nie było jakieś super, szczerze. Zobaczymy, jak to zasługuje, jak to nie zasługuje. Cały się okaże. Ja będę wybierał. Wow! Czego nie mamy? Nie mamy warcabów, kart i maski.
akurat potrzebują kart. Czym różni się ta wersja od tej poprzedniej w ogóle? Różni się... czym ona się różni? No, zakończeniami. Jest kilka dodatkowych eventów po prostu. W sensie możesz wygrać normalnie stanek w standardowym, albo możesz po prostu... też są inne zakończenia, typu na przykład tam z naukowcem, że jak mu dajesz dużo wody, to on tam potem coś tam ogarnia i wtedy wygrywasz. No tak, to samo jest. Wszystko masz to samo, tylko że dodatkowo masz tam... nie mamy kart. Parsec to ta wersja w kosmosie, tak, tak. Czemu zrobili osobną grę zamiast DLC? Nie mam pojęcia. Nie, nie pytaj. Dobra. Użyj radia, na pewno go nie zepsujesz. O, oczywiście nie zepsuł. Czy jakieś luźne gierki? No ja nie planowałem się jakoś super długo streamować. Wieczorem... raczej się nie planuję streamować ogólnie dzisiaj. Ja dzisiaj się odpaliłem po prostu około o 14, bo chcę sobie trochę posiedzieć, a potem wieczór sobie wolny zrobić dzisiaj. Ja nic, żadnych nagrywek nie planowałem. W tak małym bunkrze każdy nowy zapach wyczuwany jest momentalnie naszych czułych nosów, nic nie ominie. Szkoda, że jest tylko Ted. No nie wiem, czy kurczę... no dobra, sprawdź no. Jak tam życie w ogóle, czat? Ja jeszcze jestem fest niewyspany. Więc no też nie chcę jakoś super długo siedzieć. Ale i tak się ten dobrze trzyma, kurde. 30 dni, a już ma obłęd. Niedługo chyba padnie. Mam takie wrażenie. Ajajaj, sadgę trochę. Ile spałeś? Koło 6 godzin. Wiem, że z dobrej formy na wyprawę. Naprawdę coś groźnego, to pająki. O nie, dobra, użyjcie książki. Reszta ekipy? No dzisiaj nie planowałem nic po prostu. Bo większość, kurczę, weekend nie ma, no to nie ma co planować. A, że w sensie ekipa w tym, w 60 seconds? Nie, po prostu stwierdziłem, że zrobię One Man Army. I drugiego dnia Ted oszalał. Będzie jeszcze kiedyś katanek? Myślę, że będzie. Kiedyś pogramy jeszcze w katanka. W sumie? Chcesz Bladdy zagrać w katana? Byśmy zagrali w trójkę w sumie. Jeszcze ATM pewnie by zagrał. Można w katanka zagrać. Zawsze nie grałem w katanka. I ciekawego. Jak mam na czwartą do pracy, to śpię po dwie godziny, 6 godzin snu to luksus, pracujesz na lotnisku. O kurde, ale to na lotnisku, zależy w czym pracujesz, w sensie... no to też zależnie, bo jeśli masz jakąś tam bardziej odpowiedzialną rolę, to tak przypał nie wysypiać się. Dziękuję ci, Atem, serdecznie za kolejnego gifcika teraz dla Bladiego, serduszko dla ciebie, dziękuję ci bardzo. A ten stara się gonić topkę powoli. Tak kurde, po jednym gifcie. Dobra. Charwickoff. Dobra. No i ma kotka. Może teraz nie oszaleje. Może rzeczywiście kurczę będzie ten. Może to jest właśnie nasz ratunek. Karabin za 4 wody. Nie no, mamy dużo wody. Nie potrzebujemy niczego. Dziękuję Rose również za gifcika. Serduszko dla ciebie, dziękuję ci bardzo. Nie dogoni po jednym. No zobaczymy, no już kurde tak po jednym, a już ma kurde ile? 28. O, już nie jest szalony. Ale koks. Dobra, ogarnął się. Mm.
Mamy problemy ze snem. Dobra, bo będziesz zmęczony całe życie. Pożyję ci tego. Dziękuję również ATM za kolejnego gifcika. Serduszko! Nie prowokuj. Nie, no gotem! Ależ scam train by się zmarnował. Nie prowokuj, ci powie. Nie ma kota w głowie, bo ma w bunkrze, tak? Tak. No i wojsko znowu chce karty. A ja nie mogę wysłać nigdzie Teda praktycznie. Wrócenie. Ach, to 150 gifów, tyle zmarnowanych pieniędzy. Tutaj, króliko bestia, dobra, użyj siekiery. Git. Tak długo nie pożyję bez picia, a to masz tylko pragnienie. Ja może zacznę Among Usa streamować, ale bez to czarna magia. Dla mojego mózgu. Nie no, nie jest trudno jakby streamować. Dziękuję bardzo serdecznie za 100 bicików, piąteczka dla ciebie. Merry Steve. No i wbił się hype train. No możemy sprawdzić, co tam jest. I od razu drugi poziom jest tam traina. Znaczy, dwóch elegancko ubranych mężczyzn. Wiedzą, że... okolice... Dziękuję bardzo serdecznie, ATM, za 500 bitsów. Piąteczka dla ciebie, dziękuję ci bardzo. O. Ale dobra, przynajmniej Ted już nie jest... Ted już nie jest, kurczę, przynajmniej szalony. Wszyscy zrobili się markotni. Co? Kto się stał markotny? Została wyratowana... Nie, no nie bierzemy od nich zapasów. Krótki streamek, a jaka dniówka? Na Twitcha i tak dostanę pewnie dopiero wypłatę jakoś 15. Wygląda jak ze Streja. No właśnie na tym się wzorowali twórcy Streja. Robiąc taką gierkę. Dobra, pokażmy mapę. I to znowu do nas puka. O, dostaliśmy te. Dziękuję ci również ATM za kolejnego gifcika. Serduszko dla ciebie, dziękuję ci bardzo. Ja pierdzielę, no. Zachciało się wam giftów, kurde, bitsów, donate'ów. Ja no, bardzo mi miło, no. Sam będę narzekał. Jesteście super, widzowie. Nawet ci, co nie donate'ują, też jesteście super. Nie ma co dawać mu póki co jedzenia. Rodzeństwo, dobra, rodzeństwo można ogarnąć. Rozsadzaj Wiedźminowi sakiewką potrząśni, sakiewką potrząśni. Rozanią przekazuje 20 zł. Ja pierdzielę, no się biją wszyscy. Nie będę no. się ścigać, ja chcę mieć ostatnie zdanie XD. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Rose, za znajcika serduszko i również takie serduszko ci zrobię teraz ATM za gifcika. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam wszystkim. Panie, że się tam bawicie. Jakiś akwizytor. Okej. Okay. Możemy mu coś dać, no, wodę mu damy. Niech ma. Teraz trzeci poziom scam traina. Czekam aż będzie budowana. To ja się chyba już nie pierdalam w tym. ATM przekazuje 100 zł. Okej. Dziękuję bardzo serdecznie za 100 bicików, piąteczka i dziękuję za stówkę, ATM, serduszko, dziękuję ci bardzo. Oj, nie mogę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Miauczenie. Wygląda to, że jeszcze Niko zaraz nową zabawkę. Dokąd prowadzi? Dobra, zobaczmy w takim razie. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze pizzy były? A to podziękowałem za pizzy. Powiedziałem, że dziękuję za pizzy i dziękuję ATM za donate'a. Witaj Luna, hejka. Ted jest gotów, ale dalej nic z tym nie zrobimy. Ci podejrzane osobnicy, którzy podsłuchiwali nas... Nie wysłuchujemy ich. Nie będzie. Niech anonim sobie nie myśli po niego. Nie, to już źle brzmi. Dobra, nic nie zrobimy. Okej. Okay. Zrobimy latarki. Nie no, dzisiaj to tam kurde naprawdę zachciało wam się bawić w donate i kurde pizzy. A ja 8 ten, 8 sekund i zabrakło 11%. O, mamy te, mamy karty, ale zajebiście. Fox, będziemy mogli z wojskiem pogadać. Ej, naprawdę kurde jestem zdziwiony, że z tej gierki, że coś wyciągnęliśmy. Witaj Thompson, hejka. Grałeś kiedyś Valoranta, ja ostatnio właśnie złapałem zajawkę. Powiem tak, jeśli chodzi o Valoranta, to grałem przez chwilę, ale nie podoba mi się zbytnio. W sensie po prostu nie podoba mi się mechanika Overwatchowa. Dlatego też za Overwatchem zbytnio nie przepadałem. No bo po prostu za dużo tego uczenia się tych wszystkich kurczę klas, że każda klasa robi coś innego. Po prostu odrzuca mnie coś takiego. Ja wolę takie proste rzeczy jak CS. Chociaż też już dawno w CS-a nie grałem. Na to, że mamy swój własny postapokaliptyczny ogródek. Nie, nie korzystam. A ile za tą grę? W sensie chodzi o tego? O 60 Second czy o Valoranta? Byłby drugi poziom, ale za wolno przetwarza mi komp płatności. Trzeci już by był. Może udałoby się wtedy trzeci wbić. Dziękuję ATM za gifcika, serduszko dla ciebie. Rozanią przekazuje 20 zł. To kiedy rozdajesz te VIPy? Dziękuję za dwie dyszki, Rose. Piąteczka dla ciebie. Kiedy rozdam VIP-y? Nie wiem, na dniach. Nie powiem dokładnie, nie powiem wam dokładnego momentu, kiedy będę rozdawał. Żebyście sobie nie myśleli. Dam w losowym momencie po prostu. Dokładnie. Najlepiej. Nigdzie indziej będzie ucieczki. Zauważyliśmy cuchnące łachmia... Tuchnącego łachmaniarza. Dobra, spoko. Kupmy kamień. Kiedy raft? Jeśli nie idziemy teraz na tego, na katanka, no to myślę, że po tym ranie pójdziemy sobie na rafta. Myślę. No już jest dzień 50, więc no trochę to trwa. Jak tam Ted? Pragnie? Nie, to nic takiego. Gotów, no ale nie mamy dalej. Nasza apteczka. O, zajebiście. Uda nam się teraz zrobić apteczkę z tego owadowego. No właśnie, pogramy sobie później w rafcika trochę. Dobra. Cześćki po energii, ale to nic do wiadomości naszych znajomych. Dobra, no to macie warcaby w takim razie. Superancko. Głód, proszę bardzo, masz tutaj jedzonko trochę. Nie ma co się tam. Nazwij jakoś kota? Da się nazywać kota? W sensie, czy po prostu mam powiedzieć, jak mam nazwać kota? A co my tu mamy? Kurczę. Ja chcę oddawać wodę, już chyba nie chcę oddawać wody. Jest go nazwij.
Idealnie nazwać kota pies. A psa kot. Ach, to by było świetne. I mieć kota psa i psa kota. Świetny plan. Kiedyś może to zrealizuję. O, zapasy, koks. Odwodnienie, proszę. Wysyłamy. Dobra, tutaj możemy wysłać go. Dzień 56. Oj, zachorował ten dzik, niestety. Ale czy zupy mamy? A to go wyleczymy tą zupą. Myślę, że bez problemu. Nie ma co marnować apteczki za specjalnie. Wojsko, proszę bardzo. Na psy wołam kici kici. No nieźle. Kurde, nie no, to sobie zajebiście radzi, powiem wam. Posłuch nadziei mamy jak na lekarstwo, gdybyśmy tylko mogli coś na to poradzić. Na przykład włamać się do skronu naszej sąsiadki. Oj tak! no nieźle. No to powodzonka tam, Rose. O, mamy tego. Walizkę, spoko. Dobra, co robimy? Dajmy mu jedzonko. Powodzonka, Rose. Dobra, tego oczywiście nie wysyłamy, używamy sobie latarki i zobaczymy co dalej. Ktoś puka. Sprawdźmy to. O, dwie wody. Kurde, ile mamy zapasów. Proszę, daj Wiedźminowi zakiewką potrząśni, zakiewką potrząśni. Anonim przekazuje 25 zł. Oj, tak jakby była walka o VIP-X, nawet jakby udało się wygrać, i tak bym nie dostał, bo mało kto zna mój nick na Twitch, uśmiechnięta buźka, chyba tylko 3 osoby. No nieźle. Dziękuję bardzo serdecznie za donate'a. Piąteczka. Agiecha chyba wie. Jeśli się nie mylę. Do spania, gdy usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Dobra, otwórzmy. Oho, to nie koniec. O Jezus, myślałem, że mnie ukradli. Dwie zupy dostaliśmy. Zajebiście. Dostaję siedzenie. Dobra, robimy to. Co mi się stanie, jak przewalę? Nic się nie stanie. A, przewaliłem, no cóż. No cóż. Nie mamy szczęścia, ewidentnie. Dobra. Użyjmy amunicji. Mam nadzieję, że już wojsko przyjdzie, ale dalej, kurczę. O, wyzdrowiał, super. Okej. Rzeszki pełen energii, ale nic z tym nie zrobimy. Walizka za... owadobójczy. A zrobiłbym tak, szczerze. Walizka i tak nam się nie przyda zbytnio. Bo i tak nie wychodzimy na wyprawę. Więc to nie potrzebujemy zbytnio. Czegoś potrzebujesz dzisiaj? Odwodnienie. Nie ma problemu, panie Ted. Co my tu mamy? Nie, no nie ma się chyba co wymieniać zbytnio. Wody mamy tak naprawdę bardzo dużo. Ile? 6,25 butelki. Kurde, tato mógłby codziennie pić przez kurde nie wiadomo ile dni. To jeśli to AB sam sobie daje donaty. Tak, dokładnie, tak. Sam sobie daje donaty. Tracenie pieniędzy przez prowizję. Świetnie. Spodziewaliśmy się zobaczyć tańczącego karalucha. Użyjmy tego. Książeczki. A ten się po prostu pode mnie podszywa.
Znaczy to ja pod ATM-a się podszywam. Czy coś. Nie wiem. Umocnienie naszej diety, to goście w marnym stanie, bandaży i leków, by opatrzyć swój... Dobra, dajmy im wodę, no. Wody mamy dużo. Niezłe przejęzyczenie na odcinku. A ja nie wiem, jak to się stało, kurczę. Do tego przejęzyczenia na odcinku. Bo tam niektórzy wychwycili. Nie wiem, ja nawet nie pamiętałem tego, w sensie... Po prostu nikt mi na to nie zwrócił nawet na czacie uwagi wtedy. Jakoś jak oglądałem potem powtórkę, to też jakoś tego nie zauważyłem. Anonim przekazuje 20 zł. No. Tak, AGH jest jedną z tych trzech osób. No okej. Okay. Dziękuję ci bardzo za donajcika, piąteczka. No właśnie, ona mówiła mi, że wie, ale no nie prosiłem ją, żeby mówiła. Myślę, że uszanuję twoją prywatność. Jak będziesz kiedyś chciał, to będziesz mógł się ujawnić. Stwierdziłem, że nie będę po prostu zapytywał. Mutanta. To możemy dać wodę czy puszki? No, tyle samo mamy. Dobra, dajmy. Nie, dajmy puszkę. Zagrywka z IQ, jakby dawać sobie fake donate na stronie, żeby mnie sprowokować. Co? Co? Nie no. ATM leci na dwa fronty. Jako anonim, jako ATM. Normalnie, tako. Zostałem rezydentem schronu, więc w naszym najlepszym interesie leży utrzymanie z nim dobrych kontaktów. Dobra, pobawmy się z kotem. A, podejrzane, dokładnie. Tak, normalnie. Obrażenia? O, to zajebiście się pobawił z kotem. Świetnie ci poszło, Ted. Dobra, może wyzdrowie. Nasz wentylator trafił w szlak. Zrzucimy latarki. Chyba ją stracimy teraz. Nie straciliśmy, gituwa. Sobie poszedł chyba. To będę się nie da grać po tych zmianach? Zauważyłem dzisiaj. Dobra. Następny dzień. Kurna, ile to już trwa? 72 dni! Coś się dzieje? O, drugi kot! Vera! Kurde, przyprowadziła kolegę. Okej. Okay. Bardziej koleżankę przyprowadził. Obrażenia. Jak tam sobie Ted radzi w ogóle? Ran... nie wygląda dobrze. Dobra, myślę, że jutro go wyleczymy. Dajmy mu jedzenie, może sam się wyleczy, jeśli nie, no to po prostu go wyleczymy. Może otworzymy drzwi na minutkę, wpuścimy, dobra. Może tak być, no jeśli on zachoruje, no to i tak go wyleczymy apteczką wtedy. No zachorował. O, wyszedł kolejny kot. Beren. Chyba koty zaraz przejmą bunkier. Mam takie wrażenie. Dobra. Dziękuję bardzo, ATM, za gifcika, serduszko dla ciebie, dziękuję ci bardzo. Chociaż, no chyba to jest zakończenie z kotami, że przejmują schron. No cóż. No. Akokalipsa, czy coś tam. Akokalipsa.
No i zostałem wygnany z bunkra przez koty. Ale nie miałem tego osiągnięcia, więc git, to zawsze jakieś nowe osiągnięcie. Ale nie wiem, kurna, do tej pory wojsko, ile, 2 komunikaty mi dało i do tej pory nikt nie przyszedł. Przepędzono was, sadgi. Nie warto ufać kotom, widzowie, tak jak widzicie po tym. Dobra, idziemy, widzowie, na Rafcika trochę pograć. Naprawdę, to ostatnie podejście było strasznie długie.